Witam wszystkich zebranych. Niech będzie uwielbione imię Jahwe. Będę mówić o Bogu Jahwe, Jego imieniu, wszechmocy, miłości, dobroci w stosunku do nas ludzi i do wszelkiego stworzenia. Sławmy imię Jahwe. Psalm 99, werset 1-5. Jahwe jest królem, drżą narody, tronuje na cherubach, wieje się ziemia, wielki jest Jahwe na Syjonie i wywyższony na wszystkie narody. Niech sławią imię Twoje wielkie i grozę budzące, święte jest. Potężny to król, który umiłował prawo, Tyś ustanowił co słuszne, Tyś ustawił prawo i sprawiedliwość w Jakubie. Wysławiajcie Jahwe, Boga naszego, i upadnijcie na twarz u podnóżka stóp Jego. Święty jest. Jahwe jest prawodawcą, jest świętym. W rozmowie z Mojżeszem przy krzewie gorejącym Jahwe objawił Mojżeszowi swoje imię. Jestem. Księga Wyjścia, rozdział 3, werset 13-15. A Mojżesz rzekł do Boga: jeśli udam się do synów Izraela i powiem im: Bóg waszych ojców przesłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest jego imię, co mam im odpowiedzieć? Bóg odrzekł Mojżeszowi: jestem, który jestem. I dodał: tak odpowiesz synom Izraela: jestem, przysłał mnie do was. I dalej mówi Bóg do Mojżesza: tak powiesz do synów Izraela: ten, który jest, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, posłał mnie do was. Takie ma być moje imię na zawsze, takie upamiętnienie mojej osoby z pokolenia w pokolenie. Bóg Ojciec w rozmowie z Mojżeszem objawił mu imię Jahwe. Objawił także to imię Izraelom, Izraelitowi, gdy dał 10 przykazań na górze Synaj. Księga Wyjścia, rozdział 6, werset 2. I tak dalej mówił Bóg do Mojżesza: Jam jest Jahwe. Jam się objawił Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, lecz nie dałem im poznać swego imienia Jahwe. Księga Wyjścia, rozdział 20, werset 1-2. Jam jest Jahwe, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Bóg stworzył cały wszechświat, stworzył niebo i ziemię, stworzył rośliny, zwierzęta, ptaki, ryby i na końcu w szóstym dniu stworzył człowieka. Stworzył człowieka na obraz i podobieństwo Boże i jemu przekazał w szafarstwo cały wszechświat. Księga Rodzaju, rozdział 1, werset 1. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Księga Rodzaju, rozdział 1, werset 27-28. I stworzył Bóg ludzi na obraz swój, na obraz Boga stworzył ich. Stworzył mężczyznę i kobietę i błogosławił im Bóg i rzekł do nich: płodni bądźcie i mnóżcie się, napełniajcie ziemię i ujarzmiajcie ją. Władajcie rybami morza i ptactwem nieba i wszelkim zwierzęciem ruszającym się na ziemi. O czym świadczy fakt, że Bóg stworzył cały wszechświat i człowieka i cały wszechświat powierzył w szafarstwo człowiekowi. I człowieka stworzył na obraz swój.
Świadczy to o wielkiej miłości do Boga, do człowieka i do swoich stworzeń i świadczy o mocy i dobroci Bożej. Jahwe jest miłością. 1 Jana, rozdział 4, werset 8. Pierwszy Jana, rozdział 4, werset 8. Kto nie miłuje, nie poznał Boga, ponieważ Bóg jest miłością. Jezus mówi w rozmowie z pewnym dostojnikiem, że tylko Bóg jest dobry. Więc tylko Jahwe jest dobry. Łukasz 18, 19. Łukasz, rozdział 18, werset 19. Powiedział mu Jezus, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Tylko jeden Bóg jest dobry. Boga Jahwe poznajemy poprzez Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus został zesłany na ziemię, aby objawić Boga Ojca, Jego charakter. Jezus służył, leczył ludzi, wskrzeszał umarłych i objawiał Boga. Jana, rozdział 14, werset 8 do 11. Rozdział 14, werset 8 do 11. Mówi mu Filip, Panie, pokaż nam Ojca i to nam wystarczy. Mówi mu Jezus, tak dawno już jestem z wami i jeszcze mnie nie znasz, Filipie. Kto mnie widzi, widzi też Ojca. Jak ty możesz mówić, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu i Ojciec jest we mnie? To, co wam mówię, nie mówię od siebie. Ojciec, który mieszka we mnie, dokonuje swoich dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie. Jeśli zaś nie wierzycie słowom, to wierzcie dla samych dzieł. Bóg nie jest człowiekiem. Księga Liczb, rozdział 23, werset 19. Księga Liczb, rozdział 23, werset 19. Bóg to nie człowiek, aby nie miał zwodzić. To nie syn człowieczy, by miał żałować. Job, rozdział 9, werset 32. Bóg nie jest człowiekiem, jak ja, aby mógł powiedzieć do Niego, razem staniemy przed sądem. Jahwe jest duchem. Jana, rozdział 4, werset 24. Jana, rozdział 4, werset 24. Bóg jest duchem i Jego czciciele powinni oddawać Mu cześć w duchu i w prawdzie. Jahwe jest miłosierny, łaskawy i pełen cierpliwości. Księga Wyjścia 34, 6. Księga Wyjścia, rozdział 34, werset 6.
Wtedy Jahwe przeszedł przed nim i zawołał: Jahwe jest Bogiem miłosiernym i łaskawym, cierpliwym, pełnym życzliwości i wierności. Ojciec Jahwe, jako Bóg miłosierny, pełen łaskawości, zesłał swojego Syna na ziemię, aby nas zbawić. Jana, rozdział 3, werset 16. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jahwe, jako łaskawy Bóg, pełen miłości, troszczy się o swoje stworzenie. Troszczy się o człowieka i wszelkie stworzenie, zapewniając im żywność i to jak najlepszą. Człowiekowi zapewnił owoce, nasiona i rośliny, a pozostałemu stworzeniu zapewnił zieloną trawę. Księga Rodzaju 1, werset 29-30. I rzekł Bóg: oto daję wam wszelkie rośliny rodzące nasiona na całej ziemi i wszelkie drzewa rodzące owoc, który zawiera nasiona, aby wam były pokarmem. A wszystkim dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu nieba i wszystkiemu, co się na ziemi porusza i ma w sobie życie, przeznaczam wszelką trawę zieloną na pożywienie. I tak się stało. Jahwe jest Bogiem i to jedynym. Bóg wie o wszystkim, jest wszechwiedzący. Psalm 139:1-4. Kierownikowi chóru, psalm Dawida. Przejrzałeś mnie, Jahwe, i znasz mnie, gdy siadam i kiedy wstaję, i przenikasz z daleka moje myśli. Czy chodzę, czy spoczywam, Ty wiesz o mnie. Dajesz patrzenie na wszystkie moje drogi. Zanim język mój wypowie słowo, Ty, Jahwe, znasz już doskonale. Izajasz 46:9-10. Izajasz, rozdział 46, werset 9-10. Pomnijcie na przeszłość sprzed wieków, wszak ja jestem Bogiem i nie ma bóstw innych i nie ma nikogo podobnego do mnie. Ja od początku ogłaszam przyszłość i od wieków to, co się jeszcze nie zdarzyło. Powiadam, moje zamierzenie zostanie spełnione i wolę swoją całkowicie przeprowadzę. Tylko Bóg Jahwe może przepowiedzieć przyszłość. Żaden człowiek tego nie potrafi. Jahwe wszędzie jest obecny. Jest obecny na ziemi, na niebie, pod ziemią. Jest obecny w światłości, w ciemności. Nigdzie się przed Nim nie ukryjesz. Psalm 139, werset 7-13. Psalm 139, od 5-12. Otaczasz mnie ze wszystkich stron i kładziesz na mnie swą dłoń. Przedziwna ponad moje pojęcie wiedzą. Tak wiedza, tak zniosła, że dosięgnąć jej nie mogę. Gdzież będę mógł ujść przed duchem Twoim? Dokądże uciec przed Twoim obliczem? Jeśli wstąpię na niebiosa, tam jesteś. Jeśli spocznę w otchłani, Tyś też tam. Gdybym wziął skrzydła jutrzenki i osiadł na krańcach morza, nawet tam mnie prowadzi Twoja ręka i tam mnie dosięgnie Twoja prawica. Choćbym rzekł, niech mnie przykryje ciemność i światło wokół mnie, niech nocą się stanie, nawet ciemność nie jest ciemnością dla Ciebie, a noc jaśnieje jak dzień. Jahwe się nie zmienia. Malachiasz, rozdział 3,
werset szósty. Bo ja, Jahwe, nie odmieniam się, wy zaś synowie Jakuba zmieniać się nie przestajecie. Jakuba, rozdział 1, werset 17. Jakuba, werset 1, rozdział 1, werset 17. Każde dobro i wszelki dar doskonały przychodzą z góry od Ojca Światłości, który nie podlega zmianom i kolejnym zaćmieniom. Jahwe jest wieczny i nieśmiertelny. Psalm 102, werset 13. Psalm 102, werset 13. Ty zaś, o Jahwe, trwasz wiecznie, twa pamięć przez pokolenia. Psalm 90, werset 2. Zanim zrodziły się góry, nim powstała ziemia i okrąg jej, od prawieków aż po wieki Ty istniejesz, Boże. 1 Tymoteusza 6,16. 1 Tymoteusza 6,16. Tylko On jest nieśmiertelny i mieszka w niedostępnej światłości, nikt z ludzi Go nie widział i widzieć nie może. Jahwe jest sprawiedliwością, tą sprawiedliwością okrywa nas. Jeremiasz 23, Jeremiasz, werset 23, rozdział 23, werset 6. Juda wybawiony będzie za dni jego, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. A to jest imię jego, którym zwać go będą. Jahwe naszą sprawiedliwością. Jeszcze jedno imię Jahwe i Boga Ojca. Jahwe naszą sprawiedliwością. Jahwe jest zazdrosny, nie odda swojej chwały nikomu i niczemu. Izajasz 42,8. Izajasz, rozdział 42, werset 8. Jak jest Jahwe, to jest imię moje, a chwały mojej nie oddam innemu, ani należnej mi czci bożyszczą. Księga Wyjścia, rozdział 20. Werset 3 do 6. Nie będziesz miał żadnych innych bogów oprócz mnie. Nie będziesz tworzył rzeźby ani żadnej podobizny tego, co jest w górze na niebie lub co jest na dole na ziemi, ani co jest w wodzie poniżej ziemi. Nie będziesz padał na twarz przed nimi, nie będziesz im służył, bowiem ja, Jahwe, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który dochodzę nieprawości ojców na synach, na wnukach i prawnukach tych, co mnie nienawidzą, ale miłosierdzie świadczy tysięcznym pokoleniom tych, co mnie miłują i szczegą. Jahwe jest święty. Izajasz, rozdział 5, werset 16. Jahwe zastępów przez sąd swój będzie wywyższony, Bóg święty w sprawiedliwości objawi swą świętość. Apokalipsa, rozdział 4, werset 8. Apokalipsa, rozdział 4, werset 8.
i cztery zwierzęta, a każde z nich ma po sześć skrzydeł. Dookoła i wewnątrz są pełne oczu. I nie mają spoczynku, mówiąc dniem i nocą: święty, święty, święty Pan Bóg, Władca Wszechrzeczy, który był, który jest i który przychodzi. Jahwe jest najwyższy. Pod koniec świata wszystko mu jest przekazane. Psalm 83, werset 19. Psalm 83, werset 19. Poznają wtedy, że Ty, którego imię jest Jahwe, Ty jeden jesteś najwyższy ponad całym światem. Pierwszy Koryntian 15, werset 22-28. Podobnie jak na skutek łączności z Adamem wszyscy umierają, tak samo dzięki łączności z Chrystusem wszyscy zostaną ożywieni. Każdy według swojej kolejności. Pierwszy Chrystus, potem w dniu Jego powtórnego przyjścia ci, którzy do Niego należą. Wreszcie nadejdzie koniec. Wtedy Chrystus zniszczy wszelkie księstwo, władzę i potęgę, a królestwo przekaże Bogu Ojcu. Bo trzeba, aby Chrystus królował tak długo, aż wszystkich nieprzyjaciół położy u swoich stóp. Śmierć będzie ostatnim wrogiem, który zostanie zniszczony, zgodnie ze słowami Pisma Świętego. Wszystko rzucił pod jego stopy. Skoro Pismo Święte stwierdza, że wszystko zostało mu poddane, to oczywiście nie ma na myśli tego, który mu wszystko poddał. Kiedy zaś wszystko zostanie mu poddane, wówczas sam Syn podporządkuje się Bogu, który dał mu władzę nad wszystkim. W ten sposób Bóg będzie wszystkim we wszystkim. Zaufajmy Jahwe, Bogu Wiecznemu. Izajasz 26, 26, werset 4. Ufno służcie w Jahwe na wieki, bo Jahwe jest wieczną opoką. Jahwe jest Bogiem Wszechmogącym, jest naszym Ojcem, jest miłością, dobrocią, jest wszechwiedzący, wszechobecny, wszechmocny, jest nieśmiertelny, niezmienny, wieczny. Jest święty, jest Jahwe naszą sprawiedliwością, nie jest człowiekiem, jest Bogiem, jest duchem. Bójmy się Boga i oddajmy Mu pokłon jako Stwórcy i Władcy, tym bardziej, że nadeszła godzina sądu. Apokalipsa 14:7. Apokalipsa, rozdział 14, werset 7. Wołał on głosem donośnym: ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo nadeszła godzina Jego sądu. Oddajcie pokłon temu, który uczynił niebo i ziemię i morze i źródła wód. Módlmy się. Boże Jahwe, Ojcze Najlepszy, proszę Cię, pozwól, że złożymy Ci hołd, uwielbienie i podziękowanie. Proszę Cię, przyjmij nas jako swoje dzieci i otwórz nam bramy Królestwa swojego. Rzymian, rozdział 15, werset 13.
Rzymian, rozdział 15, werset 13. A Bóg, źródło nadziei, niech was napełni wszelką radością i pokojem dzięki wyznawaniu wiary, aby rosła.